I dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony jestem ja, Czokapik. Pierwsza edycja, rozpoczynałem pierwszą edycję How to HOTS, nowego eventu organizowanego przez Bizzone.pl, który będę miał okazję prowadzić, razem przy udziale Fatebite'a i Pelikana, którzy będą prowadzić wasze drużyny, oraz moich gości, z którymi będziemy analizować wasze gry. Jednak zanim przejdziemy do gości, do tych, którzy ze mną dzisiaj będą pomagać mi to wszystko ogarniać, parę słów wstępu na tym, co w ogóle będziemy tutaj, co to w ogóle się będzie działo, co to w ogóle jest i dlaczego kazali wam tu przyjść. Przepraszam, wiem, że kazali, wiem. Ale musicie tu być, niestety. Inicjatywa ze strony Bizzone.pl wyszła dosyć prosta. Chcemy założyć nową grupę, nową społeczność, do której będziecie mogli, z której będziecie mogli się rozwijać, razem grać, razem się dobrze bawić, razem podchodzić do HOTS-a od strony nieco poważniejszej, ale od takiej pozytywnej, od takiej, w której będziecie mogli razem, wspólnie dyskutować na temat, co lubicie w grze, co powinno się zmienić, jak powinno się grać, jak rozwijać swoje umiejętności, etc., etc., długo by wymieniać. Dlatego też pierwszy link, który wam za chwilę rzucę na czacie, to będzie link do grupy, która się nazywa Strefa Nexusa i tam będziecie mogli dołączać, żebyśmy tam mogli się porozumieć. To będzie nasze miejsce zebrań, nasze miejsce dyskusji o grze. Wszystko oczywiście w tonie dobrego maneru, dobrych zasad i kultury, netykiety, bez żadnych hejtów, nie chcemy słyszeć płaczu, że coś jest imba, coś jest złe, coś jest niedobre i w ogóle to jest fe, nie lubię cię, ten build jest straszny. Nie ma złego buildu, nie ma złej strategii, nie ma złego draftu, są tylko nieefektywne. To chcemy zachować, chcemy tego pilnować, chcemy taką dyskusję i taki poziom dyskusji prowadzić właśnie na tym, w tej grupie. Mam nadzieję, że nam się uda, mam nadzieję, że pomożecie wy przede wszystkim, żeby to robić. Natomiast co się będzie działo podczas eventu How to HOTS? Wszystko przedstawiam wam. Skrót jaki piękny HTH. Nie wiem, co nas spadło, żeby tak to miało wyglądać, ale chyba będzie wyglądać dobrze i chyba brzmi też całkiem nieźle. Co będzie się działo podczas takich eventów? Eventy będą cykliczne. Nie mam jeszcze zielonego pojęcia, ekipa i redakcja też nie wiem jeszcze, kiedy będziemy to robić, bo każdy z nas ma urwanie głowy, a my jak zwykle z miłości naszej kochanej gry nawalamy sobie jeszcze więcej na głowę, ale co z tego? Więc mimo wszystko będzie ten event cykliczny, będzie się odbywał raz w tygodniu, na około godziny 19:20, będziemy się spotykać i w trakcie takich eventów będą dwie drużyny. Pierwsza drużyna będzie prowadzona przez Fatebite, którego bardzo dobrze znacie, ze Strumyka, zachęcam, że się rzucili mu lajkiem na fanpage'u, etc., etc. On będzie prowadził jedną drużynę, będzie tam pomagał wam, tak samo jak i drugi kapitan drużyny, czyli Pelikan, który nie ma fanpage'a. Smutno trochę. Zmuście go, żeby założył. Może będzie osobistością. Zobaczymy. Pelikan będzie prowadził drugą drużynę i oni będą w tych drużynach po to, żeby wam pomagać. Nie będą to kapitanowie drużyn, nie będą to, powiedzmy, chociaż będą nazywane drużyny Pelikana i Fatebite'a, to nie będą osoby, które będą stricte rozporządzać się wami. To będą tylko różne sugestie, osoby, które będą sprawiały pieczę nad waszymi decyzjami, kolami czy draftem. Ponieważ to wy będziecie dołączać do Custom Lobby, tą grę będziemy oglądać, będę oglądać ja ze swoimi gośćmi i będziemy analizować wasz gameplay. To nie będzie stricte komentarz, chociaż też będziemy starali się troszeczkę robić hype'u, żeby uczyć tą rywalizację, ale przede wszystkim w momencie, w którym pojawią się już pierwsze rozgrywki, będziemy starali się analizować wasze błędy. Wasze błędy polegające na tym, czy powiedzmy złe pozycjonowanie, trochę zły wybór talentu, może jakiś błąd w drafcie, w timingu, tego typu rzeczy, po to, żeby razem, potem, oglądając VOD, kiedy wy będziecie mogli oglądać VOD, lub gdzieś słuchając w słuchawce streamu włączonego obok, co popełniać, jaki błąd, co można zrobić lepiej, nad czym można popracować, bo to jest celem naszej grupy i to będzie działo się tutaj i w tych drużynach będziecie właśnie wy. Wy będziecie grali, my będziemy to analizować. No a teraz, nie przedłużając, czas odmytować naszego TS-a i ruszyć do Strumyka. W ogóle draft się już zaczął, do gości, przepraszam, ruszyć. A właśnie, jeszcze jedna rzecz, przypomnieli mi. Dzisiaj są nagrody, dzisiaj będą rozdawane kluczyki. Jeden klucz za Tassadara i dwa mounty Cloud9. Jako inauguracja How to HOTS, żeby was zachęcić do brania udziału w takich eventach i do wspólnego wspierania sceny, do rozwoju tego. Takie małe przekupstwo, łapóweczka, nikt nic nie wie, nikt nic nie powie dalej. Wszyscy jesteśmy w własnym towarzystwie. Jak do mnie zapuka CBS i CBA nad ranem, to wszystko przez was. Wiem, gdzie mieszkacie. Znajdę was. Także odmytowujemy się na czacie i idziemy do chłopaków. Dzień dobry bardzo. Dzień dobry. Czołem, kluski z Rosolem. Tak właśnie, pierwszym gościem jest gościem. Znaczy Girolamo będzie ze mną tutaj części. Przywitaj się, Girolamo. No, witam bardzo serdecznie wszystkich. Tak właśnie, Girolamo będzie tutaj ze mną
pomagał analizować gierki, ale dzisiaj mamy gościa też trochę specjalnego, który wpadł do nas. Specjalnej troski. Tak, właśnie, wszystkim uwielbiany i kochany Peter. A szerzej znany jako John Antony Rampampam. Tak właśnie. Więc we trójkę będziemy starali się dzisiaj przybliżyć wam trochę gameplaya, trochę wam potłumaczyć, trochę poopowiadać, pokomentować i poanalizować to, co robicie. Ja z tego co wiem, jest już draft. Jest już draft, w związku z czym trzeba ten draft przeanalizować. Ja ci podsyłam ten draft, chociaż czy już rozpoczęli draftowanie? Nie, Team Pelikan jest ready, Team drugi jeszcze nie jest ready. Girlamo, na TS-ie masz link do draftu. Ja zaraz ten draft już tutaj sobie skopiuję, bo na razie jeszcze nie jest Teamfight by Ready. I za chwilę będziemy mogli przejść do samego draftu. Dzisiaj dwie drużyny. Czy mamy już pełen komplet zawodników? Tak, mamy już pełen komplet drużyn. Po stronie Fatebite'a, Erenor, Sigmar, Seven i Zesu. Po stronie czerwonej, czyli po stronie Pelikana, Lord Tanelnet. Znowu się zaczyna zabawa z nikami. Tekas i Boxer. Boxer znany wam już, ale mam już z 1 na 1, jeśli ktoś oglądał, to powinien ten nick kojarzyć. Ileż on osób przyprawił do białej gorączki grając z Chenem. Między innymi Błękitnego. Pamiętamy ten półfinał. Z drugiej strony Sigmar, znany też wam z castów HS-a, Castaurus Hotsa, ale wcześniej oczywiście znany ze sceny StarCraft. Więc trochę osób jest, a gramy na mapie Garden of Terror. Chłopaki, macie już link, nie? Do draftu, tak, podesłałem wam teraz. Trochę jest biedny, bo nie mogę w niego, żeby wejść, no ale spoko, no. No bo dostałem taki, to dostałeś taki, no cóż zrobisz. Mamy draft, gramy na mapie Garden of Terror. Gramy na mapie Garden of Terror, mapa, panowie, bardzo mocno snowballowa, czy nie? Girlamo. Powstała w tej wspaniałej grze. A coś się przerwało na początku. Najbardziej snowballowa, tak? Najbardziej głupia. Najbardziej głupia. Krótko i prosto z mocy. No, drużyna ma planta i kończy grę. No. Nie polecam Blizzarda z tą mapą. Tak, Peter prosto z mostu. Znaczy, cały jest polega na to w Gardenie, że plant jest po prostu, ma zbyt duży wpływ na rozgrywkę. Chodzi o to, że w momencie, kiedy go przyjmiemy, nawet po wygraniu już pierwszego planta, tak naprawdę przewaga może dosnąć do takich rozmiarów, że ciężko jest z powrotem po prostu wrócić. Jeśli dodatkowo możemy zebrać z jednej linii, na przykład górnej, gdzie jest do zabicia terror plus jeszcze dwa małe kampy, to jest 90 seedów, a możemy sobie wyrobić taką przewagę, że jeśli dostaniemy sytuację, w której będziemy mieli już dwa terrory pod rząd, to możemy uznać po prostu, że gra jest mniej więcej wygrana. Tak. Bo to jest bardzo, bardzo bolesne. Ban Li Ming ze strony drużyny Pelikana, Xul zbanowany ze strony drużyny Fatebite'a. No i ten Xul rośnie nam troszeczkę na taki tier 1 pick, czyż nie? No, według mnie nie ma lepszego solo lanera teraz. No, nie wiem, kto wygra z Xulem na solo lane. Może Zagara, ale no też, no nie wiem. No, ten Zagara w ostatnim czasie dostała też tego małego nerfa, co może też spowodować tym, że będzie sobie minimalnie gorzej radzić na tej linii. No to też jest, dlatego że ten Hydraisk tak naprawdę, który został teraz znerfiony, to jest 100 obrażeń, 100 życia mniej, ale w ogólnym rozrachunku te 100 życia mniej tak naprawdę nie daje zbyt wielki impact, bo w żadnym z momentów początkowej fazy rozgrywki nie chcemy za bardzo się wymieniać z tą Hydrą, nawet kiedy ją DPS-ują, bo już zadaje nam 3-4 autoataków. Od tej Hydry jest strasznie bolesne na większości postaci. Więc takim nerfem jakoś nie możemy go nazwać, takim dużym nerfem. Na pewno to w pewien sposób zostanie odczute w late game, ale gdzie tak naprawdę ta Hydra będzie umierać o wiele szybciej przy takim skalowaniu. Jednak w ostatecznym rozrachunku najbardziej Zagarę będzie bolał ten nerf Moła, no to jest dodatkowe 20 sekund. Jeśli natomiast ten laning phase, nie mamy takiej stricte kontry, bo z tego co Peter mówiłeś jeszcze przed rozpoczęciem dzisiejszego spotkania, to nawet Thrall na Xula ma się ciężko. Thrall? No, może jestem sobie Thrallem, bardzo możliwe, no nie powiem siebie, ale no kopał mnie, powiem tak. Nie mogłem nic kompletnie zrobić, jak podchodziłem, żeby jakąś wymianę z nim zrobić, no to autoatak tam spowalniał mi tak bardzo, że no
nic nie mogłem kompletnie zrobić. Od 7 szczęścia miał sustain od tych, że gule dają, znaczy nie, że gule. Jak gul wstaje, daje mu HP, wszystkiego. No to kompletny, no broken postać. Ban, no. Blocks albo nerf, wywali z gry. Peter. Co to jest, powiedzieć? No? No to jest bardzo mocne, bo tak naprawdę jeden z głównych, bardzo mocnych atutów trala w takim setupie na linii jest to, że ma bardzo mocny haras Chain Lightningu, tak? To jest strasznie bolesne, kiedy nie kosztuje go tak praktycznie go w ogóle many. No chyba, że weźmie bloka na pierwszym poziomie, to w tych wymianach wypada nie, tak i tak nieźle, tak? Chociaż już w sustainie i w harasie na linii nieco gorzej, bo ma ten regen many mniejszy. Ale mimo wszystko to jest jego taki główna siła tak naprawdę na tej linii, żeby stworzyć sobie przewagę. A kiedy pojawia się ta regeneracja dodatkowa wynikająca właśnie z pasywki Xula, no to jest dosyć mocny buff. W tym matchupie, konkretnym matchupie na laning phase. Oczywiście potem już w teamfightach to Poison Nova u Xula robi bardzo dużo. I tak przejdźmy dalej też do draftu. Z drugiej strony mieliśmy first pick Regar. Czy mimo wszystko po tych nerfach, które teraz się pojawiły, bo tak naprawdę dwa ostatnie patche to są nerfy Regara, warto było, nadal jest tak wartościowym pikiem, Girolamo? Sądzę, że zdecydowanie tak, bo tak naprawdę ten jego chain lightning został w jakiś tam sposób, nie chain lightning, tylko lightning shield został znerfiony i robi już zdecydowanie mniejszy damage z niego, aczkolwiek sądzę, że nadal po prostu ten heal jest na tyle duży, że bez problemu jest w stanie, po prostu jest trochę ponad tych innych supportów, jest bez problemu to wyleczyć po prostu. No dość dużo, no. Więc sądzę, że to nadal będzie wybierany na często gęsto na pierwszym piku. Często też będzie banowany, to teraz bardziej też stało się popularny build, prawda, który jest zrobiony trochę pod totem. Tak, teraz sądzę, pod totem, że też zaczął się pojawiać ten build. Również też klasycznie nieco pojawiał się, zobaczcie jak momentami będą przerywało coś na TS-ie, ale wynika to chyba z mojego połączenia z serwerem, coś momentami dropi, tracę pakiety, ale to tylko ułamkami sekund. Właśnie jeśli też chodzi o Regera, on dostał w tym całym reworku, on dostał troszeczkę ten heal, został zmieniony i tak naprawdę też widziałem, że grany był competitive ten Regar, takim klasycznym buildzie na supporta, to cleanse, to ten heal i tak dalej, odpuszczając sobie już w tym momencie lightning, ten build pod lightning shield, który był bardzo mocno abuzowany, mówiąc krótko, ale mimo wszystko patrzę, że cały czas będzie wartościowym pikiem. Dalej oczywiście z drugiej strony zagara Jaina, mimo wszystko pod takie umiejętności jak Sundering, jak Maw, to są strasznie potężne umiejętności, które bardzo mocno odwracają wygląd całego teamfightu. Tak naprawdę, tak jak powiedzmy, tak samo wpływ na rozgrywkę ma dobre rzucenie Living Bomb przez KT, którego tutaj zaraz zobaczymy, jak rzucenie dobrych Blast Shieldów, to tak naprawdę jest to taki tak nieporównywalny wpływ do tego, jak wiele może zrobić Devouring Maw, jak wiele może zrobić Sundering, co nawet widzieliśmy jakieś 20 minut temu, co Devouring Maw potrafił zrobić nawet przy walce 4-5, kiedy zagara rzuciła dobrego Maw'a, robiła kompletną różnicę i potrafiła wyczyścić Polaków, którzy grali wcześniej na Team Savage Monkeys. I niestety jest to strasznie, strasznie duży wpływ. Co ciekawe teraz, wzięty ten ostatni pik i to jest Karazim? Czy to jest... Pod damage chyba, no bo co innego. Chyba, że to jest random, bo nie mieli bardzo mało pole. Nie widziałem timera. To jest możliwe. Znaczy, ja tutaj nie widzę nawet bana, który został... Druga postać, jaka została zbanowana. Ja też nie widzę. Tutaj chyba jakiś błąd, zaraz zapytam się o co come on. A o co chodzi? Bo może to jest... Wspomnę na temat Regara. Bolid po totem jest broken. Typ rzuca w ciebie totem i się nie ruszasz przez, nie tam, 4 sekundy, 3 sekundy? Nie ruszasz się, po prostu się nie ruszasz. To jest 90%, to nie jest instatur, tylko tam jest 90%. No tak. Ale tak, 90%, no, praktycznie się nie ruszasz, tak. Movementem. Tak. To jest broken, to jest tak annoying. No. Nie polecam. Jeszcze, czy chyba w tym momencie jeszcze możesz ten talent, że można przesuwać ten totem, tak? Czy to jest tym samym? No, ale to ja wiem. Tak, 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 to ja tego... poproszę, żeby zabawali z gry. Tak. No, to jest chyba talent, którego się nie bierze, bo to jest chyba na czwartym, jak pamiętam, albo na siódmym, już mniejsza z tym. Ale ten talent jest z tego, co widzę, rzadko brany. Tam poszedł troszeczkę błąd, pamiętajmy, że też
To co tutaj widzę, że te bany i ten Karazim, to wyszła trochę brak porozumienia, bo niektóre osoby jeszcze nie mają wystarczającej postaci, ale mimo wszystko nie przejmujcie się nawet, jeśli nie macie wystarczającej ilości postaci, bo owszem, draft draftem, ale nam zawsze możemy kombinować wokół grania stricte jakiś konkretnym pikiem i żeby poprawić swoje umiejętności. To nie chodzi o to, żeby wygrać ten mecz, choć na pewno jest to przyjemne, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby przeanalizować swoje błędy i wyciągnąć z tego wnioski, to jest najważniejsze. Mamy już cały draft dokonany, widzimy drużyna Fatebite'a, Zagara, Jaina, Uther, Fassad i Muradin. Z drugiej strony drużyna Pelikana, Rhaegar, Thrall, Katie, Joanna i Karazim. Tylko, że nie wiem, czy ten Karazim nie zostanie zmieniony za chwilę, zaraz się dowiemy. Aha, mam w ogóle, dostałem hosta w gierce. Więc zaraz się dowiemy, ja przełączam scenę. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. I czekamy na to, czy wszyscy są ready, znaczy się start game. Niech już pikują. Wow, ależ zmieni teraz ładnie menu. Obserwerzy po stronie lewej, tyle slotów, tyle radości, tyle szczęścia. Nic więcej nam nie potrzeba. Więc tak naprawdę, panowie, to teraz na szybko. No, widzimy tego Karazima, zaraz zobaczymy, czy to jest ostateczny pik, ale... która drużyna? Większe szanse? W momencie, kiedy gramy jeszcze Garden of Terror? Peter? Ja na drafta się nie znam, nie umiem draftować, ale powiem tak. Od kumpla słyszałem Arka, że magowie w tej mecie są słabi strasznie. I Kael, i Jaina, no, słabi ogólnie. Więc nie, podoba mi się te Zagara i Falstaff, no to wydaje mi się, że ta drużyna po pole prawej, tak? Nie wiem, jak to widać. A to była drużyna niebieska, drużyna Fatebite'a. No to po lewej, no Fatebite. Tak. To też sądzę, że to będzie Fatebite lepiej może wypaść ten team. Znaczy też, to co powiedziałeś, że w tej mecie średnio wypadają kasterzy. Jaina, Katie. No i dostali też troszeczkę tego nerfa, tak, wynikającego na autoatak. Ale też meta sama, tak jakby cały czas jest stawiana na te postacie mili, strasznie dużo tego widzimy, bo to jest albo granie na dwóch tanków, do tego jeszcze Greymane, jeszcze gdzieś dorzucimy obok Rhaegara, który też gdzieś tam mniej więcej w tym mili też chce oscylować. I to strasznie robi różnicę i też pokazuje, dlaczego Rhaegar jest postacią wartościową, bo tak naprawdę Rhaegar rewelacyjnie potrafi powstrzymać sam stricte burst. No, drugą taką postacią tylko jest Karazim, który powstrzyma ten burst. A jeśli chodzi o... Znaczy Uther z Divine Shieldem, tak, również, tylko że w momencie, kiedy masz jeszcze te mili postaci, chodzi o to, że Rhaegar też ma tego Lightning Shielda, tak? To też się oczywiście od razu lepiej skaluje w walce w range, więc to też w jakiś sposób tego Rhaegara faworyzuje, bo nie dość, że jest to heal, który powstrzymuje tego bursta, owszem, trzeba ten Ancestral Healing rzucić bardzo dobrze, nie oszukujmy się, to nie jest proste w żaden sposób, ale mimo wszystko, no, czuć tutaj pewien wpływ. Dobra, pytałem, czy wszyscy są ready? Dziękuję bardzo, widzę czat, znowu aprobuję moje koronkowe firanki. Są naprawdę przepiękne, jestem z nich dumny. Codziennie rano budzę się z uśmiechem, kiedy widzę je nad sobą. Tutaj jakiś problem jeszcze z... Pytam jeszcze Pelikana, czego drużyna jest ready, bo Fatebite już powiedział, że tak. Dobra, wszyscy są ready, startujemy gierkę. Przeskakujemy teraz tak. Czy to jest dobra scena? Magia. Scena jest dobra, tylko trzeba będzie zrobić tutaj dwie podstawowe rzeczy, czyli przesunąć to mniej więcej
O, tu jest ładnie. Tu będzie ładnie. No i drużyna niebieska. Drużyna Fatebite'a. Fatebite na zagarze. Zesu będzie grał Uterem, Sigmar, Najainie, Erenor, Falstadem i Muradin. Grany przez Sevena. Po drugiej stronie drużyna Pelikana. Pelikan gra Rengarem, Tannernet na Hammerze, Tekas, Najaanie, Boxer, Tralem i Lord na KT. Hammer skakuje na miejsce Karazima. Tam wyszło nieporozumienie. Troszeczkę nie posiadali Karazima. Nie mieli Karazima kupionego w swojej drużynie. Po prostu tak podzielili się rolami. Więc zdarza się. Proszę się tym nie przejmować, że nie macie postać czy coś. Tu chodzi o poćwiczenie draftu. Jeśli draft nie pójdzie, dobra, trudno, bierzecie coś innego, gramy dalej. Naprawdę jest tysiąc innych rzeczy, na których można się skupić, żeby poprawić swoje umiejętności, niż tylko starać się skupić tylko i wyłącznie na tym, żeby ten draft poszedł tak, a nie inaczej, bo można to poprawić pod względem zarówno pozycjonowania, stater stepowania, jak się gra DPS-em, skillshotów, cokolwiek, decision makingu, kolowania w grze, tysiąc różnych rzeczy, dlatego też jeśli gramy, to wszyscy jesteśmy na TS-ie. No i rozpoczynamy. Rozpoczynamy naszą dzisiejszą pierwszą grę. Drużyna niebieska. No i teraz, jaki tutaj byście zasugerowali split dla drużyny Fatebite'a? W jaki sposób powinni się rozstawić, Gilamo? Zdecydowanie tutaj na pewno zegara bym puścił, zegara sobie wyspowiony na bota, która by sobie tam sokowała. Sądzę, że nie będzie miała problemu z raczej z nikim, no tak naprawdę. Chyba, że Tral może jej zaszkodzić, jeżeli tam też pójdzie. No i resztę bym skupił się w sumie na jakimś może roamie. Zależy jak team by chciał zagrać, to to po prostu. Ciężko tutaj powiedzieć też, zależy co mają po prostu gracze zaoferowane z swojej strony. Tak, to też to jest kwestia indywidualna. Trzeba też pamiętać o tym, że już Renor nie chodzi do przodu, bo trochę do przodu zadał, tam talent jest rozstawiony z tyłu, starają się wymieniać. Pelik już uleczył swój frontline, chociaż sam przyjął trochę dużo obraźnie, trafiony teraz Blizzard. No i już jest pierwszej wymiany na linii środkowej, schodzi dopiero, ponieważ to była wymiana 4-5. Seven skakuje na tył, ale musi uważać, bo zaraz może zostać wypchnięty pod tal, nietrafiony teraz ten stan. I chyba może to przypadzie, że się nie jest. Warfos, oj, Joanna Tekas bardzo dużo otrzymał obrażeń. 500 HP, udają się cofnąć jeszcze heal od Pelikana, który cały czas stara się utrzymać przy życiu. I teraz zagara. Tak. Wróciła się od trale. Boxer nie odpuścił jej. No i to jest właśnie kwestia tych pierwszych szybkich inicjacji na linii środkowej tak naprawdę. W tym setupie, który tutaj jest, owszem, jest Uther, jest Muradin, ale jest Jaina i można z tego coś wyciągnąć w takich wymianach, jednak nie było tutaj Sevena, tak? To było dosyć duży problem, że Sevena tutaj zabrakło. Nie było tego dodatkowego stana, żeby móc zrobić plus pozycjonowanie zagarym, nie było najkorzystniejsze dla niej, tak? No bo przyszła walka 1-1, kiedy nie ma się tej dodatkowej pozycji i przestrzeni do roamowania czy kajtowania Trala, to od razu to czuć. No według mnie, jakby to Seven był tym Muradinem w krzakach, to ten Rengar by upadł po prostu. Bo on tak jeszcze kował krzaki, to by stuna jednego, drugiego, bułał jakieś koło wrotek, no i upadł, co mam powiedzieć. Na pewno by to się ten stan przydał. Bo to po prostu jego zabrakło, bo oni ten początkową fazę rozgrywki mają po prostu mocniejszą, jeśli chodzi o sam stunlock, który tutaj by wystarczył na takiego Rengara czy KT, szczególnie, że Rengar był bardzo agresywnie wysunięty do przodu. No a teraz znowu wymiana idzie na górze, no i teraz mamy fazę zbierania tych seedów, tak, potocznie zwanych seedów, po polsku to będą, o ile się nie mylę, ziarna. Tak, to się zbiera ziarna po polsku? Jak to brzmi to w polskiej wersji? Chyba ziarno, no, nie? A jest jakaś nazwa? Znaczy, czekaj. Wiem po polsku, ale no... Seedy to seedy. I to jest właśnie jedna rzecz, która często jest rozważana, czy powinno się komentować i ogólnie prowadzić cast w języku polskim, czy w języku angielskim. My na How to Hots, jak sama nazwa wskakuje, jest ona angielska, będziemy starali się trzymać nazewnictwa angielskiego, dlatego że jeśli przyjdzie wam grać z zagranicznymi zawodnikami, na przykład w drużynie czeskiego, lepiej, żebyście znali angielskie nazwy to umiejętności, czy po prostu talentów, obiektywów i tak dalej, i tak dalej. Więc jako z tego względu, że jesteśmy graczami, będziemy stosować tutaj już typowy słowniczek zawodników Heroes of the Storm.
I teraz tak, jak widzicie, wynik w seedach 90-90. Prosta zasada na Garden of Terror, jeśli tego nie wiecie. Górna linia ma 90 seedów, tak samo jak dolna. Razem do zebrania jest 180 seedów. Co za tym idzie? 15 na małych kampach, po 15 na jednym kampie, czyli razem 30 i 60 wypada partiami z dużego terrora. I o ile się nie mylę, poprawcie mnie panowie, jeśli terror umiera, wtedy wypada z niego 30. Tak? Po jego śmierci. A jak samego tego, jak sam upadnie? Tak, jak sam upadnie, 30. Ale teraz idę ponownie. Nie, z terrora to 60, tak. Jak upadnie 30. Tak. Potwierdzone info. Potwierdzone info. No jak nawet widać, idealnie chłopaki się podzieli 90-90 poziomem. Na razie mniej więcej równo, chociaż już ten Ferzla troszeczkę tutaj różnicy zrobił w tym doświadczeniu, również stołkowanie doświadczenia. To jest też bardzo istotne przy tych wszystkich rotacjach, kiedy robicie również tego terrora. Zawsze pamiętajcie, że kiedy podejmujecie objective, warto pozostawić kogoś na tej linii, prawda, Girolamo? Zresztą tutaj była taka sytuacja, że tam po prostu długo był chyba stracony po prostu sporo ekspa z mida w momencie, jeżeli dwa teamy były rozdzielone, więc tutaj zdecydowanie tam czasami powinien ktoś wpadać po tego ekspa, to ja właściwie powiedziałem. Mhm. Aczkolwiek to nie powinna być taka sytuacja, żeby ktoś tam non-stop siedział, bo to jest jednak objective są bardzo ważne, żeby to zebrać te seedy. Tak, też ten objective jest ważny, też po momencie, kiedy to będzie widać na innych mapach, kiedy na przykład to jest Inferno Orszańskie, to jest na przykład Battlefield of Eternity, Cursed Hollow, to są mapy, na których bardzo ważnym jest odpowiednie wybieranie ilości bohaterów potrzebnych do przyjmowania obiektywów, ale na razie jesteśmy na Garden of Terror, więc się skupmy na tej mapie. Już dwa kampy zostały przyjęte, już teraz inicjacja na Joannie, chociaż tutaj bardzo agresywnie boksy skoczył do przodu, musi walczyć. Fatebite już umiera w tym momencie, nie dał rady Zesu go utrzymać przy życiu. W ogóle nie rozumiem, czemu Fatebite przychodzi na tą linię. Zagara, no co Zagara może zrobić na 7 levelu, jak przychodzi od boku na linię? Nic. Rzuci sobie krypki swoje, strzeli dwa razy autoatak, no i nic kompletnie nie zrobi. Jak taki troll flankuje, no to widzieliśmy, że no wilka rzucił, błyskawica, młotek, no i upadł Fatebite, no nie polecam. No, właśnie na to trzeba uważać, bo Zagara jest postacią, która bardzo mocno rozkręca się na poziomie 10 i ona służy, jeśli w tym momencie on by flankował na poziomie 10, posiadając moła, to ten moł rzucony bardzo dobrze mógłby coś osiągnąć. I to byłby bardzo duży wpływ. Jednakże samą Zagaru nie chcemy stricte pozycjonować się w sposób zbyt agresywny, bo do zadawania obrażeń służy nam zwiększony range na czwartym poziomie Venom Spines, które dają te 20% dodatkowego range'a. Służy nam do tego, teraz Pelikan strasznie agresywnie face check stracili tego Regara. Ale właśnie do tego służy nam zwiększony range, Hydra, do tego służą Roach'e i do tego służą Baningi, tak? Przy użyciu swoich umiejętności zadajemy obrażenia, a nie starają się frontline'ować. Zagarę pikuje się po to, żeby no, tą swoją linię, tak? Bo zazwyczaj zagra jedna jeden się wysyłają, tak. Żeby po prostu no, łatwo wygrała, tak? No, mało kto da radę na Zagarę. No Task Soul, tak, no ale ma trala, no to powinno go ciągle puszować, kompresję robić mu, żeby on musiał puszować klipy, a nie jakieś rotacje dziwne. Tak, to jest właśnie najważniejsze przy graniu Zagaru, bo to jest właśnie największy plus dodatkowe doświadczenie, które zdobywa się poprzez pchanie dolnej linii, tworzenie tam cały czas presji swoją obecnością, ewentualnie schodząc po prostu w momencie, kiedy już nie widzimy nikogo na mapie i mamy tą świadomość, bo też to jest też bardzo ważne podczas grania tej solo linii, powiedzmy, gdzie choć to nie jest taka solo linia, jak jest w innych tytułach MOBA, jak nie wiem, to jest LOL, Dota, czy cokolwiek innego, ale tak, kiedy gracie tą solo linię i macie pchać, to też również duży map awareness musi być z waszej strony, żebyście mieli świadomość tego, czy ktoś może z was gankować, wtedy schodzimy spokojnie na przyjęcie albo merków, czyli Siege Camp, albo jeśli to jest nieco późniejsza faza rozwoju, to również to może być Hard Camp, tego typu rzeczy. Chciałbym zauważyć, że Falso gra pod nowy bolid, pod Q, co dostał teraz buffa ostatnio i pod Gasta wybrany, no bardzo podoba mi się ten pick. No ciekawe, no dzisiaj jak mogę powiedzieć, że grałem na Falstada, to jak rzucił młotek we mnie, no to pół HP traciłem. Bardzo, bardzo ciekawy bolid nowy. Tak, to jest... Ten, kto to nim gra, czekaj, jego nick jest. Erenor. No, ciekawe, jakim zagra. Jak trafi młotkiem, no to może no, bombić jedną postać na pewno. No, Hero Damage wychodzi na plus pod tym względem, bo już ma 14 tysięcy obrażeń, chociaż jeszcze po dosyć wczesny etap rozgrywki. W porównaniu do KT 11 tysięcy na KT, to i tak się rozkręci nieco w późniejszej fazie rozgrywki, po tym 13 poziomie, można tak? Można sprawdzić, ile staków ma? Jakoś? Tak, ja chyba mogę sprawdzić, jak mam Achliego staków. A nie, czekajcie. No 68 punktów. A tak, 60, no tak, jak jedziesz na jego umiejętność, będziesz miał napisaną ilość staków.
Gathering Storm, 68 dodatkowych obrażeń. Do tego Boomerang i już widać, to jest nowy build, który pojawił się po wczorajszym patchu. Po wczorajszym patchu to jest alternatywa dla right clicka, ale tak naprawdę ta alternatywa jest bardzo, bardzo mocna i możliwe, że zobaczymy go na dłużej w takim, a nie innym wyglądzie. Teraz Boxer musi uważać, mało odpalony przez Fatebite'a, duży commitment, jeśli chodzi o inicjację w Boxera i chyba, czy uda się im go zabić? Tak, udaje się, bo Zesu był ze Sunem, gdyby Zesu nie było, to on by chyba nawet uciekł. Więc Sundering i zarówno Maul na cooldownach, tylko teraz pamiętajmy, że Maul został wydłużony cooldown. No i panowie, czy tak naprawdę zdobycie jednego fraga jest warte dwóch minut bez tak ważnej umiejętności, jaką jest Maul. Giloramo. Czy ja wiem, gdyby, znaczy, dobra, powiedz Giloramo, proszę. Znaczy, no, po Murphy to zdecydowanie bardziej może boleć w momencie, jeżeli właśnie będzie... Jest taka sytuacja jak teraz, po prostu jest teamfight i może braknąć tego momentu, żeby... No ale bije się... Może braknąć wykorzystania sytuacji, prawda? Dobra, Fatebite się cofnął, ale jakby nie cofnął się, to było 4-5. Bardzo możliwe, żeby zabili tam kogoś jeszcze, no ale Fatebite się cofnął, był teamfight 4-4. Według mnie mało wykorzystany, nawet do zabicia jednego przed plantami, no to jest okazja, żeby kolejnych zabić, tak? Nie wiem, czemu Fatebite się cofnął, nie wiem, mało HP miał, czy nie wiem. Znaczy, teraz Fatebite się cofnął i zginął, ale ja przy kątem oka widziałem w prawej części monitora, bo patrzyłem je z dwoma walkami. Nie wiem, czy widziałeś, co się stało z KT w momencie użyciu boomeranga. Zrzucił mockiem, no co mam Broken Talent. Broken Talent rozpłynął się KT, po prostu wybuchł. Więc to widać już wpływ na to. Jednak co też jest istotne, tak jak zacząłeś mówić, Peter, tutaj Girolamo, to się będę prosić dobrą rzecz, że z jednej strony jest to zabranie sobie tego Maula na bardzo długi okres czasu, kiedy właśnie jest ten Terlor i teraz tak, albo decydujemy się, to jest właśnie call, który musi zostać wykonany, albo w momencie, kiedy zabijamy tego fraga, idziemy wszystkim, co mamy, czyli mamy walkę 5-4 bez Maula, ale tak mamy przewagę liczebną w tej walce, trzeba to wykorzystać w żaden sposób, i w tym momencie jest inicjacja, albo odpuszczamy po prostu użycie tego Maula i podejmujemy walkę 5-5 z Maulem, chcąc po prostu zapewnić sobie większą przewagę w tym teamfightie przy właśnie posiadaniu Maula. Chociaż tak naprawdę, kiedy to jeszcze w dodatku jest Thrall, to też ważny jest chyba wybór celu mimo wszystko, bo to jest Thrall, który w momencie inicjacji... teraz ten Maul idealnie rzucony na trójkę zawodników, czy tutaj będzie dodatkowy follow-up, Sigma zarenowany troszeczkę w trudnej pozycji, rzucony dobrze Phoenix, ale rozpływa się już KT, cały czas utrzymany tego sprzeciwu. Renor ładnie wskoczył barrel rollem za te krzaki, nie można go DPS-ować za bardzo. Sigma cały czas ustawiony troszeczkę w ciasnym przejściu, ale udaje mu się przejść. Teraz Stunnerland ginie, również Seven agresywnie do przodu na tym Radinie, rzucony na nim jeszcze wszystkie umiejętności, jakie tylko mieli zawodnicy, żeby móc uciec, ale to jest 4-0, dobra wymiana dla drużyny niebieskiej, chociaż wyglądało to w pewnym momencie bardzo niebezpiecznie zarówno dla Renora, jak i Sigmara, bo ta pozycja była dla nich troszeczkę ryzykowna. Oni tam byli flankowani przez Thralla i tutaj muszę przyznać, że Boxer bardzo fajną robotę wykonuje, czyż nie? Bo zawsze szuka tej flanki mimo wszystko, żeby gdzieś zainicjować. Właśnie tutaj w tym teamfightzie tak naprawdę tą robotę teraz zrobił ten Maw, o którym przy tym rozmawialiśmy. Jeżeli była taka sytuacja jak wcześniej, kiedy tego Maula nie było podczas tego teamfightu na bocie, tak naprawdę to mogło tak samo wyglądać jak teraz, a wcześniej to nie wyszło tak dobrze. Też jedna też istotny aspekt, ten teamfight wyglądałby zupełnie inaczej, gdyby był Sundering użyty. Sundering nie został użyty, nie wiem, czy on był na cooldownie, wydaje mi się, że teraz jest Sundering, jeżeli Jaina jest już zamknięta, będzie sobie fokus na Sigmarze i to jest właśnie ten wpływ. Teraz zobaczcie, jak będzie wyglądać inicjacja w drugą stronę, kiedy nie ma tego Maula, był Sundering, chociaż problem jest to, że KT znajduje się na linii dolnej i to jest walka 4-5. Na razie wymiana 1-1, tak i tak niezła jak dla drużyny niebieskiej, ale mimo wszystko dla drużyny czerwonej, jak 4-5, ale już sięgnięty Pelikan boomerangiem. No i ale tak co, naprawdę... Jaina podkręciła build, albo tam... To podkręciła na 13, nie wzięła tego nice bloka, no to jej. Tak by spokojnie przeżyła to. Tak, tutaj nie wiemy, czy to był misclick, czy to... No raczej nie. Większy range... Znaczy tak naprawdę większy range nie daje nic, bo nawet podczas grania z Zagarą można pomyśleć, że to jest jakieś większe combo, czy staranie się inicjować taki tak ten range Blizzarda. Ale przepraszam, to jest cast range. Jakie combo? Karol, błagam cię. To jest cast range. Nie doczytałem. Mały brain lag, Peter, litości.
Oj, teraz właśnie o tym, o tutaj troszeczkę wyszło nieporozumienie. Ten mał wrzucony w pustkę, ale to była też moc Gasta, która robi, który robi bardzo dużo w tych wszystkich inicjacjach. Za 3 sekundy schodzi Sundering i to będzie chyba gwóźdź do trumny, bo Boxer nie ma, nie ma many. Bomby rozeszły się, no. Chain bomby. Ta 13. Tak. Pojawia się 13 i teraz bardzo dobry teamfight. Tam damage'u nie zmniejszyli w ogóle Kaltasowi, więc no dalej boli jak padnie. Tak, jeśli wpadnie i nie zginie, to cały czas boli. Tam wyszło troszeczkę nieporozumienie z jednej strony. Zobaczyliśmy bardzo duży wpływ Gasta na teamfight, bo został odepchnięty, cała drużyna, została tylko Johna i ją można było bardzo szybko zabić. Tak? Można było się na niej skupić. Problem polegał na tym, że jednocześnie został rzucony. To byłby chyba Freeman Maw przez. Trzyosobowy Maw rzucony przez Fatebite'a, ale niestety nie został trafiony, bo właśnie ten gaz poszedł. Czyli jednocześnie gazem można dużo osiągnąć, dużo można również zepsuć, jeśli zostanie użyty troszeczkę w złej komunikacji z resztą drużyny. Trzeba to powiedzieć, ale tak jak no, impact taki jest gigantyczny, jeśli chodzi o tego Gasta. Co w ogóle Jaina idzie w pełen build pod Blizzard i to nie jest efektywny build tak naprawdę. Podkręca po swojemu na pewno, no. Na pewno. Może braknąć tutaj Ice Blocka tego, to jest bardzo ważny talent na Jaina. No dobra, ale na 16 to on ma albo Ruta, tak? Albo większy damage. Tak, ale mówię na 13. No się ogólnie, tak, granie pod Blizzarda w tym momencie, bo to są te dwa talenty na 13-16 poziomie. No jest to bardzo ryzykowne. Na tym 13 to. No jeszcze powiedzmy, że rozumiem. No to do dupy wybrał, ale no większy ręcz, no rzuci z daleka, no spoko, no przeboleje, tylko... no ale no, że wybrał trzecią falę, że tam spada z nieba, no podkręca kolega. Znaczy trzeci. No, mów. Trzeba się zastanowić, z czego pochodzi główny damage od Jainy. Od Jainy główny damage pochodzi z tego, że ona wchodzi i po prostu pali wszystkie skille w jednym momencie, spala wszystkie skille. A w momencie, kiedy on bierze większy zasięg, od Blizzarda, to on tak naprawdę nie jest w stanie, on wtedy bardziej pułkuje, a nie robi tego całego combo, bo on wtedy ze stożka nie trafia w ogóle, bo jest za daleko. W tym momencie, to jest dobry punkt, który Lama tutaj wysunął, bo w tym momencie podejście do przeciwników, żeby rzucić dobrze tego Blizzarda z krótszego, znaczy inaczej, rzucić całe combo, żeby rzucić Cone of Cold razem z tym Blizzardem, w tym momencie musimy podejść bliżej, jeśli podchodzimy bliżej, ryzykujemy swoim życiem, nie możemy odpalić Ice Blocka, umieramy, tak, w efekcie czego tak naprawdę trafienie trzema wave'ami Blizzarda, przeciwnika, który ma tą świadomość tego, co się dzieje i co się święci, on z tego Blizzarda automatycznie ucieka. Jeśli nie ma stunlocka, jest praktycznie niemożliwe. Graniczy z cudem, trafić trzy łódkę fale. Tak, teraz inicjacja na Boxera, jest również Sony Phoenix defensywnie od drużyny czerwonej, teraz w tej późniejszej fazie rozrywki na drużyna Fatebite'a troszeczkę zaczyna się gorzej skalować tak naprawdę, bo mamy KT, który się bardzo mocno rozkręca, mamy Hammera, który również się rozkręca przez cały ten czas do późniejszej fazy rozgrywki. Cały czas jest Sundering bardzo mocny i Thrall również będzie zadawał coraz większe obrażenia. No ale teraz inicjacja na KT troszeczkę złapany autopozycją, nie jest rzucony prewencyjnie ten heal od Pelikana, nie ma co się cackać tak naprawdę, jest Divine Shield rzucony już na Renora, ale ponownie jest bardzo duży split i ciężko tutaj złapać dobry follow-up po tym użytym. Defensywnie jest rzucony drugi Blizzard, da się ponownie Jaina po tym mole. Jaina umiera, nie ma tego Ice Blocka, zła pozycja z tej strony, teraz Pelikan bardzo agresywnie do przodu podszedł, przypłaci to życiem, niestety, liczył, że może reszta drużyny będzie, a tak naprawdę ten teamfight idzie w bardzo ciemnym kierunku, bo skończył się terror dla drużyny niebieskiej, Boxer co prawda umrze, ale pamiętajmy, że cały czas jest terror dla drużyny czerwonej i gdyby teraz tak naprawdę Tunnelnet rzucił po prostu tego planta na linii górnej, myślę, że on mógł spokojnie ruszyć na dolnego terrora. Mi się wydaje, że powinien, kiedy chase'owali niebiescy, czerwonych, a, tak, to ten powinien pójść na mida, na kipa brać. Mm-hmm. On połowy mi się wydaje, że spokojnie by zbił. No tak co, wziął górnego tego, górny fort, no i co więcej, no i nic. Dostał troszeczkę expa, dostali więcej. Chociaż teraz spójrz na to, że dostaje więcej expa z jednej strony, tak? No to owszem, ten Ford niby nic nie ten, ale patrz ile przestrzeni teraz zrobił, bo jego drużyna pobiega na dolny terror. I cały czas... Jeśli jeszcze trochę czasu dla nich, no to może będą mieć drugiego terrora, no ale...
Tylko nie może przepłacić tego życiem, co najprawdopodobniej się tym skończy. To jest Hammer, o Jezu. To Suicide Mission, chociaż? Pół gry, no co mam powiedzieć, no 4 kamer no minimum. Udaje się mu cofnąć. Tam pushback nie trafiony sam, myślę, że powinien poczekać. Teraz Serenor, bardzo agresywnie, ale ten Gust nie najlepszy w dodatku dotrzymuje obrażeń, ale jest Divine Shield rzucony przez niego. Również to dobrze rzucony Ancestral King, ale chyba nie starczy, bo on ma zetkę na cooldownie, umiera. Niestety i Pelikan starał się pomóc, ale nie udaje się, cofa tutaj. Dobra próba Erenora, bardzo ryzykowna. Ale gdyby to wyszło, to tam byłyby trzy fragi na pewno. Lord rzucony, ładnie stara się zajść z drugiej strony, ale pamiętajmy, że on musi uważać. Teraz już nie jest też KT tak mocny, w porównaniu co wcześniej. No i teraz oczywiście umiera. Chociaż nie trafione te Banelingi za wcześnie rzucone, udaje mu się cofnąć, ale jest i Blizzard. Zwiększony range Blizzarda, panowie. No on gra w tą grę, nie my, no to co mam powiedzieć. On wie, co wybiera się. Znaczy nie, oczywiście w tym momencie było czuć tą różnicę, że ten zwiększony range był, bo udało się po prostu to rzucić, ale w ogólnym rozrachunku raczej myślę, że ten Ice Block będzie lepszym wyjściem. Decyzji tego Falstella, który tak powiedział, zastanawiam się, czy to tak naprawdę miało sens, co prawda tam fragi poleciały, ale to bardziej chodzi, czy było warto ryzykować w momencie, jeżeli tak naprawdę nie trzeba podejmować ryzyka. Można zagrać bardziej po prostu pewniej i zgarnąć tego expa, zdobyć 20, bo tak naprawdę to niebiescy tutaj puszowali i mieli bardziej takie, można powiedzieć, że przewagę. Więc ryzykować w takiej sytuacji nie wiem, czy tak naprawdę się opłaca i że... Jak po prostu... widział szansę, że mógł spokojnie wylądować tam dzięki temu zabili chyba dwóch. Tak. Kipa dzięki temu, no to... Wydaje mi się, że to było. Znaczy, wiesz co, tak naprawdę nie wzięli Kipa ze względu na to, że tam poszła ta inicjacja Erenora. Znaczy, inaczej. Można ale powiedzieć. Wziął Hammer, tak? Tak. Wziął Hammera, 4-5. No. Tak, tylko że. Free keep. Znaczy, teraz myślę, że też jedna rzecz trzeba zwrócić uwagę, Peter, że tam poszły te fragi, to racja, tylko że tutaj też był overextend po prostu ze strony drużyny czerwonej, tak, która mogła się cofnąć po tym nieudanym engage'u, szczególnie w przeżu. Zginął Hammer, 4-5, potem jeszcze zginął, co najważniejsze, chyba jeszcze jedna... Pelikan zginął, o ile się nie mylę. Jeszcze jedna postać zginęła. Teraz idzie inicjacja na linii środkowej. Chce coś to osiągnąć, ale jest sam. Jakby tam był Kael przy tralu, jakby tam chain bombę wsadził w Utera, Jayne i Falstada, no to mogli zabić trzech spokojnie, nawet mogli pomyśleć o końcu gry. No ale Kael no chyba zgubi się na mapie chyba. No. A nie, miał DC, miał DC. Miał DC niestety. Co też teraz istotne, pojawia się na 20 poziomie, są dwa blinki, jest rewind zagrany ze strony Pelikana na tym regarze. Co też ciekawe, na 20 poziomie jest wzięty Nexus Frenzy mimo wszystko ze strony Falstada przy buildzie na Boomerang. Czy w tym momencie nie lepiej byłoby zagrać po prostu inny talent na 20 poziomie? Wydaje mi się, że no, powinien być inny talent. Albo ten... Jak się po angielsku nazywa? Ten doskonały wierzchowiec? Nie pamiętam. Epic Mount. Epic Mount, właśnie. To wydaje mi się, że no lepszy by talent to był. Albo Erkę ulepszyć? Erka ulepsza jest fajna. Mi się podoba Erka ulepszona, Falstada. Znaczy, nawet na tą mapę, tutaj ulepszona ulta, miałaby jakiś sens, to względu, że w momencie, kiedy Terror by jakoś chciał wchodzić po prostu w kipy, to bez problemu może tutaj jakoś disengage'ować, prawda, tym i to przez długi czas trzymać po prostu przeciwnika na dystans. Dzięki temu. Więc to jak najbardziej sądzę, że miałoby sens. Tak, no tutaj myślę, że to byłoby całkiem ciekawe rozwiązanie. Co teraz ciekawe, jeszcze 30 seedów na linii dolnej zostało, na górnej linii zostało ich też jeszcze 45, około 50, bo teraz już zgarnięte, więc jeszcze 15 do wzięcia i też brakuje im tu chyba 10 zabraknie? Już czerwoni nie będą mieli. Tak, zabraknie im 8 seedów. O ile się nie mylę, tak, idealnie. Boże, matematyka. Matka wszystkich nauk. No teraz rzucony zostaje Maul tylko na Hammera, ale to jest na pewno frag. Teraz Erenor też, zobaczcie jak się pozycjonuje, troszeczkę inaczej skakuje z flightem agresywnie, ale on chyba, nie wiem czy tego Gusta chce używać, chociaż udaje mu się użyć go bardzo dobrze. Teraz Sundering. No i Erenor przypraci to życiem, to był zły pomysł, oni mieli to co chcieli. Niepotrzebna jest inicjacja, kiedy tak naprawdę mają już to co chcieli, mają tego fraga. I teraz płacą to...
za to życiem. Chciałbym powiedzieć tylko, że w tym momencie, jak zabiją tą Jane'ę, koniec gry jest. To lecą po prostu środkową linią i kończą grę. Chociaż Pelik ginie, tutaj cały czas Seven męczy go, ta fala jest gigantyczna. Zatowałem. Nie będzie końca gry. Jednak nie, jak? Ja cały czas się zastanawiam, bo nie widziałem, co się działo tam z drugiej strony, co robił Seven na tym Muradinie razem z Zesu, który wrócił. Ale jestem troszeczkę w szoku, że tak bardzo chase'owali tą Jane'ę, zamiast po prostu zabić Muradina i zabić ponownie Utera, co dałoby taki sam efekt tak naprawdę. Możliwość zakończenia gry. Nie zawsze warto jest gonić, rozumiem, że ogólnie zasady, tak, panowie, nie chcemy fokusować tanka. Staramy się bić inny cel, ale jeśli nie jesteśmy w stanie po prostu dogonić już przeciwnika, gdzie cały czas jest ten chill, strasznie irytuje podczas gonienia, szczególnie, że Blizzard jest rzucany, no to mimo wszystko warto jest skupić się na celu, który jest w zasięgu ręki. Tak, szczególnie kiedy jeszcze tworzy zagrożenie dla swojego teammate'a, prawda? No jakby dogonili tą Jane'ę, zabili ją, odwrócili się na Muradina, no to koniec gry by był. A jakby sam Muradin zginął, Thrall by powiedzmy, że przeżył, tak? To by byłoby 4-2. Znaczy Utel też by zginął. Utel też by zginął, bo Utel był obok Muradina. Więc byłoby 4-1. Może by pokusili się o koniec gry. Chociaż tak naprawdę, przewrotnie w tym momencie, skończenie tej gry... Nie, teraz to już jest koniec. Znaczy, teraz... Terrora mają, jedna drużyna ma terrora. Ma przewagi... Nie, nie ma przewagi, tak sobie. Nie ma raczej koniec. Tak, co też ciekawe, przewrotnie, Peter, to co by nie pozwalało skończyć gry 4-1 w przypadku przeżycia Jane'y tylko, tak, i obrony, to ten większy range na Blizzardzie, nie oszukujmy się. Panika, gigantyczny misklik rzucił na siebie Ancestra Healinga, nie na Jane'ę, i ona teraz przypłaci to życiem. To był bardzo duży błąd, bo gdyby ona przeżyła, to oni by mogli zrobić o wiele, wiele więcej. A teraz tak naprawdę jest 4-4 plus Terror, Plant cały czas bije. Teraz by został zniszczony, za chwilę będzie rzucony kolejny, już za moment. Właśnie teraz ginie również Thrall. No i to jest droga na korki. Teraz Tunnelet zginie po tym right clicku. Powinien według mnie już Seven odpuścić. Nie wiem czemu nie atakują Kora, no. Tak. Biegają jest... wokół, latają, nie wiem. Cieszą się z wygranej już, bo nie wiem. Może tradycją Aldryna rundka honorowa dookoła Kora. A, może tak. Może w ten sposób. GG, well played, mamy pierwszą wygraną. Pierwszą wygraną How to Holds, drużyna Fatebite'a wygrywa. Za chwilę będziemy przechodzić do kolejnej gry i teraz od razu mówię, że osoby, które chcą dołączyć, piszcie od razu na czacie. To jest, każdy może dołączyć do rozgrywki, będziemy grali jeszcze jedną grę dzisiaj, bo jest to taki strumyk pokazowy na to, co będziemy tu robić podczas tych spotkań. Czwartka chciał, żebyście też dołączali do grupy na Facebooku. Chyba tam jest mnóstwo w ogóle niezaakceptowanych rzeczy. A nie, wszyscy poakceptowali. Pięknie, ślicznie. Czy to zrobiłeś, Peter, ty? Bo ja naprawdę nie zrobiłem, chyba, że to zrobił. Ja mam ciężką mocę, mam. Tak, a ty jeszcze nie masz admina, o Jezu, Sicku. No właśnie, to jak... Także ten... Za chwilę będziemy otwierać kolejną gierkę. Jeśli chcecie dołączyć do gry, to skakujcie do rozgrywki na TS-a, tam podesłany Lexon cały czas podsyła wam IP TS-a. A my będziemy grali Battlefield of Eternity. I teraz krótkie podsumowanie tego, co się wydarzyło chyba na ostatniej mapie, na Garden of Terror. W tym momencie. Takie pierwsze rzeczy, panowie, które wam się rzuciły w oczy, nad czym mogliby albo poszczególni zawodnicy, albo ogólnie drużyny popracować. Gillamo. Znaczy, tutaj ostatnią rzeczą, która tak naprawdę ustawiła to ostatni teamfight pod korem drużyny Pelikna, to tak naprawdę było to, że nie trafił on ultą po prostu w Jane'ę, która tak naprawdę, jeżeli by trafił, to ten teamfight tak naprawdę całkowicie inaczej mógłby się potoczyć. Oni mogliby w stanie to wybronić i tak naprawdę no, mogliby po prostu dać jeszcze radę, coś zagrać tak, żeby powalczyć, niż tak naprawdę oddał, jak Jane'a zginęła, to była strata jednego gracza, który no ciężko było potem cokolwiek zrobić dalej. No, czyli tak, no mów, Peter. A mi się wydaje, że ten teamfight jeszcze wcześniej, przy tym ostatnim, kiedy Zagara złapała, Jezu, Jane'a? Hamera złapała. I kiedy Falstad wskoczył. I Falstad po prostu wystarczy, żeby on rzucił młoty z tego Hamera, zabił go i koniec gry w tym momencie by był. Ale on tylko się dziwnie skoczył, tylko
nie wiem co on chciał w sumie zrobić. Później jeszcze E użył do środka teamfightu, gdzie dostał R-ko trala i zginął od razu. Wtedy widzieliśmy, że mogli zabić później Jayne, Muradina, była okazja do zabicia. I to był w sumie koniec gry dla tej drugiej, dla niebieskiej drużyny, tak? Oni by wygrali w tym momencie. Tak. No, tam w tym momencie, w tym teamfightie drużyna czerwona dała szansę na wygranie drużynie niebieskiej. Bo całą grę przeważali, tak? No, puszowali, no, byli lepsi po prostu. Ale w tamtym momencie dali szansę drużynie niebieskiej na wygranie gry. Jakby lepiej zagrali odrobinę, to by mogli skończyć grę po prostu. Znaczy tam było dosyć dużo błędów z jednej i drugiej strony, bo tak, Hammer został złapany, tak? Fate... Ale został od Rhaegara, więc przeżył on to. Tak, no... tak naprawdę jakby Fazat rzucił młotkiem, to by zginął, to na pewno. A tak, rzeczywiście, rzeczywiście. I tam w tym momencie czerwona drużyna miała w tym momencie przewagę w tym teamfightie, a potem nagle wszyscy strasznie zaczęli ginąć. Jakimś cudem drużyna niebieska w ogóle uciekła z tego. I dopiero później... dopiero później te... wymiany były, no, te teamfighty były strasznie chaotyczne tak naprawdę. Myślę, że to, co mi się tak rzuciło w oczy, to pierwsza rzecz to jest Zagara, która powinna zostawać dłużej na dolnej linii, tworzyć tam większą presję. To była Zagara taka... powinna dominować swój lane. Zapamiętajcie to, Zagara ma jedno zadanie, dominować jedną linię. Tak, właśnie. Żeby reszta drużyny mogła albo rotować, albo, nie wiem, przesuwać inną linię, no nie wiem. Tak, no w tym momencie tworzy się presję, tak też dodatkowo ona, dlatego ona jest bardzo przyjemna na małych mapach, ze względu też na creep, tak jak Tomb of the Spider Queen, gdzie potrafi dać gigantyczną ilość kontroli wokół, na mapie, przy odpowiednim rozsiewaniu creepa, to też jest bardzo istotne, trzeba też o tym pamiętać. Ale myślę też, że kolejną rzeczą, która to jest właśnie ta Zagara, która ma jedno zadanie. Co też ważne, kolejna rzecz to Jayna, która zdecydowała się na zagranie Blizzarda. I mimo wszystko było tutaj trochę, oczywiście udało się wygrać spotkanie, ale to było bardzo ryzykowne, szczególnie kiedy po drugiej stronie jest Sundering, tak, który może zrobić gigantyczną ilość obrażeń. Dlaczego do mnie cały czas ktoś dzwoni? Muszę do mnie nie dzwonić. Sundering, który może zrobić bardzo dużo, również ten dodatkowy oparcie się ogólnie na Jayne polega na rzuceniu tego combo. Kiedy zwiększamy swój range na Blizzardzie, nie stać się rzucić kona, tak jak powiedział właśnie Girolamo. To była bardzo celna uwaga z jego strony, więc charakter tego był, no... zupełnie się wykluczał troszeczkę z tym, co chcemy grać Jayne'ą tak naprawdę. Dodatkowa rzecz to build na Falstadzie, który widzieliśmy, że działa. Działa, robi gigantyczne obrażenia. A przez co warto jest podejmować właśnie grę z tym bumerangiem. I chyba tak naprawdę tyle takich konkretnych rzeczy. No i przede wszystkim jedna podstawowa rzecz. Garden of Terror, mapa strasznie snowballowa, która potrafi zostać rozstrzygnięta wokół trwania jednej, tak naprawdę jednej, tylko i wyłącznie jednej. Jednego terrora. No, Gidlamo. Jeżeli chodzi o, zauważyłem też, może to nie jest, że przyczepienie się, ale jeżeli chodzi o Rhaegara, to tak naprawdę widzieliśmy znowu build, który tak naprawdę był grany wcześniej, bo to był ten build pod shieldy, który już właśnie powoli przestaje działać, przestaje być efektywny, a szczególnie w teamie, który tak naprawdę... oni nie potrzebowali więcej damage w ich team. Oni mieli Trala, mieli Kel'Thasa i to są takie postacie, które zdecydowanie są w stanie tyle damage'u zrobić, że ten dodatkowy jakiś damage, który jeszcze został znerfiony od Rhaegara, jest tak naprawdę niepotrzebny. Tam powinno po prostu iść build właśnie albo pod ten totem, albo po prostu ładować wszystkie talenty w heala i liczyć na to, żeby utrzymać po prostu tego Trala, utrzymać Kel'Thasa przy życiu, tak żeby oni mogli w tym czasie zrobić taki damage, żeby po prostu przeciwny team został zmieciony. No jeszcze była petarda, to kolejna rzecz. Więc sądzę, że tutaj robienie tego buildu pod shielda przy takiej kompozycji po prostu nie ma zbytnio sensu. Zgadza się. Ja teraz szybko rzucam, przepraszam, się zawiesiłem, bo słuchałem Girolamo, przy okazji chcę rzucić również link do grupy. Przypominam wam, że to jest grupa, na której takie spotkania będą się odbywać, więc wysyłajcie invite i tak dalej, ja będę wszystkie akceptował, jak będę miał moment. I teraz czekamy na kolejne spotkanie. Ponieważ są już dwie piątki, czekamy na drafta. Jak się pojawi draft, będziemy go ponownie komentować.
więc już czekam na linki. Tak, kolejny meczek. Jeśli też chodzi o... teraz będziemy grali mapę Battlefield of Eternity, panowie. Wiem, że to jest jedna z bardziej lubianych map, tak naprawdę, niż chyba Infernal Shrines, które kompletnie zdominowało tak naprawdę competitive scenę. I obok chyba... I Battlefield of Eternity jest drugą taką mapą, która również zdominowała scenę esportową HOTS-a, bo dominacja Diablo trwa w najlepsze, jeśli chodzi o mapy, czyż nie? No. Ogólnie mapa jest bardzo fajna. Ja tak jeszcze chciałem powiedzieć, że bardzo bym chciał teraz zobaczyć Artanisa na tym BOE. Mhm. Artanis dostał fajne buffy w sumie. Ma bardzo fajny talent na pierwszym, że daje 150% chyba z W w jednostki tam moby, czy też Immortala. Czyli bardzo fajnie czyści tego Immortala. Tam chyba 800 dipsa robi na pierwszym poziomie. Strasznie duże liczby. No, jestem ciekawy, czy jakaś drużyna wybierze Artanisa teraz. Też, jeśli chodzi o zmiany na Artanisie, bo to też dobry temat, to Blizzard ewidentnie chce zrobić z tej postaci to typowego tanka, czyż nie? A to, co ten buff do shielda, który teraz daje 100% dodatkowego shielda na 3 sekundy, tak naprawdę, o ile się nie mylę, a to i tak 3 sekundy to jest... A te 3 sekundy i tak ten shield zniknie przez obrażenia, ale to jest strasznie duża ilość, większa ilość efektywnego HP, nie oszukujmy się. On tam chyba dostaje na 16 albo na 13, na 16 chyba, tam 2000 dodatkowego HP. Mhm. To jest strasznie dużo i tak naprawdę jak auto atakuje się, bo tam za każdy autoatak cooldown na pasywkę spada o 4 sekundy, 5, 4 chyba, to tak naprawdę ten shield masz co chwilę. I co chwilę masz buff na 4, na 2000 HP, tak co chwilkę. Bo... Ogólnie chciałem, żeby wrócił Artanis. Wiem, że Maxim też by chciał bardzo, żeby Artanis wrócił, znaczy wrócił, żeby wszedł do mety. No tak, to wiem. Na postać. No, teraz jakie buffiki dostał, no zobaczymy, jak będą grali na scenie. No to Artanis i tak się... Naprawdę bardzo fajne. Artanis i tak się pojawiał, prawda? To Team Blaze go grało na scenie amerykańskiej. To gdzieś się tam w Europie przewijało czasu do czasu. Chociaż tak i tak najczęściej był grany chyba na scenie amerykańskiej, jeśli już miał się gdzieś pojawiać competitive. Ale Artanis jest bardzo ciekawą postacią, szczególnie jego mechanika jest całkiem przyjemna, nie oszukujmy się, jest po prostu fajna. I dlatego miło się go ogląda, te dobre prizmy, do tego jeszcze granie pod misy, tak, z ulti. Myślę, że to jest ciekawa rzecz, zobaczę, kto do mnie pisze. Tak, mamy już draft, ja wam wysłałem go na czacie, na TS-ie. Sam zmieniam już scenę, przechodzimy do draftu. W grze numer 2. A teamfight leci po stronie lewej. Regara i ban Tyrande. Zmieniam Tyrande, nie wiem czemu, ban. Ona no, ani nie ma damage, ani silka. No. Team Pelikana, no, podkręca. Znaczy, tutaj ten Regar to... Znaczy, tak nawet ban Regar nie jest teraz już tak wartościowy jak wcześniej tak naprawdę, bo nie oszukujmy się, ale Regar jest po prostu mocnym healerem, ale są postaci, które mają większy priorytet, tak? Czy to będzie chociażby Thrall, Zagara, Liming... Liming, to nie wiem, nawet jak tanka możemy zbanować, tak? Którego jakiegoś chcemy. O ile się nie mylę, to chyba Korea ma taki strasznie duży priorytet na tanków, o ile się nie mylę. Oni potrafią Murelia na pierwszym piku grać. Tak, więc tutaj Korea pod tym względem bardzo mocno dominuje, jeśli chodzi o ten. Ale co ciekawe, widzimy teraz bardzo mocno otwarcie z obu stron, bo zarówno Liming zobaczymy, co jeszcze Fadebite tutaj zdecyduje się wziąć ze swoją drużyną, ale Team Pelikan, Zagara plus Greymane. Greymane dostał delikatnego nerfa, poruszyliśmy ten temat przed dzisiejszym programem. I Greymane, który dostał nerfa na koktajlu, a jednocześnie dostał buffa na autoataku. I tutaj troszeczkę się nie do końca zgadzaliśmy, czy to tak naprawdę jest buff, czy to jest tak naprawdę nerf. Girolamo. Zresztą ja powiem to, co już wcześniej mówiłem, właśnie to, że został zbuffowany mu autoatak, a dostał po prostu nerf na koktajl, to jest tylko
Blizzard chciał po prostu zrobić coś z Greymanem, żeby ten jeden build nie był ciągle grany, czyli ciągle koktaj, koktaj, koktaj. Bo tak naprawdę wszystkie mecze, które widzieliśmy, czy na IEM-ie, czy na jakichś innych turniejach, na dobre Greyman to był ciągle ten sam, ciągle jeden i ten sam build. I wydaje mi się, że bufując tutaj autoataki, właśnie Blizzard chce się bardziej skupić na tym, żeby jakieś inne buildy zacząć robić, żeby były częściej widziane te buildy może pod tego Alpha Killera, czy coś w tym stylu, i no, może to coś zmieni zdecydowanie, żeby po prostu te buildy były inne, no, a nie ciągle to samo. A ja bym powiedział, że... No właśnie, Peter. Że... No nie wiem, co, w sumie nie czytałem talentów jego, ale no dalej mi się wydaje, że będzie brany pod koktajl. Ogólnie przed nerfem, tak mi się przynajmniej wydaje, przed nerfem to polegało na tym gra Greymanem, że koktajl, 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 tak, w typa jakiegoś albo tam w grupę, wskakujemy, zabijamy. A w tym momencie mi się wydaje, że Greyman od razu wskoczy w jedną osobę, to zabije, po prostu. No bo tam cztery na pierwszym levelu i tam się skaluje to wszystko w lejcie. To w tym momencie Greyman Limik na pewno ma na bombę, na 100%, na innych tych squishaków też raczej ma na bombę. Wydaje mi się, że noob friendly teraz jest Greyman, bo kiedyś się połkować i dobry moment wyczekać, wejść. A teraz jechanka do przodu, RK i no zabijasz. Moje zdanie. Ja do tego podchodzę z jeszcze troszeczkę innej strony. W momencie, kiedy Greyman był grany na linii, on miał bardzo mocny laning phase ze względu właśnie na haras wynikający z koktajlu. I tak jakby to było coś, co mnie bardzo irytowało w momencie gry na Greymana, czyli jego laning phase i ogólnie staranie się... Ale nie miał najmocniejszego laning phase. Nie miał najmocniejszego laning phase'a, ale koktajl bardzo mocno czyścił mu i ewidentnie zadawał też sporo obrażeń dla takich dosyć squishy solo laner, jak powiedzmy Zagara, nawet kiedy podeszła gdzieś do przodu. Owszem, był ten dodatkowy regen, ale to było coś irytującego w nim, co mnie osobiście irytowało, więc każdy z nas ma tak jakby inne podejście tak jakby do tego, jak widzi Greymana. Ja osobiście odczuwam go jako irytujący ze względu właśnie na koktajl, więc mnie na przykład cieszy ten nerf ze względu na ten laning phase, który będzie nieco stabilniejszy, nieco bardziej spokojniejszy w momencie gry na Greymana. Natomiast ty, Peter, patrzysz na to już z perspektywy teamfightów, gdzie właśnie to jest irytujące i ten nuke, i one są na niego buffa, co jest nieco niepokojące. To jest nieco niepokojące. To bardziej irytowało. Kiedyś Greyman skakiwał, zabijał mnie insta. Znaczy, no carry, tak? No, nie dałem rady do tego uciec, bo ma doskok z E, chyba? Ma doskok z R-ki. No, tak. Bije strasznie. A teraz jeszcze mu to zbufowali, no to ja nie wiem, nie gram w tą grę komputerową, bo to nie opłaca się. mistrz świata. Mamy już draft i co udało się nam uzyskać, to, że posiadamy Artanisa w tym drafcie, tak jak życzenie zostało spełnione przez Team Fatebite, podjęty. Również Xul dorzucony, tego Joanna Uther i Li Ming. Szczerze mówiąc, prosi się, żeby po drugiej stronie pojawił się Tassadar. Tak? Znaczy, no to z tego co widzę, już jest pikięty Malfurion, szczerze mówiąc. No tak, Malfurion wzięty, ale jakoś z zasady zawsze ta obecność dużej ilości mili postaci bardzo, tak jak na Sonie, bardzo duży wpływ miało. Szczególnie na Battlefield of Eternity, gdzie te przejścia w niektórych momentach są bardzo ciasne, dobry wall potrafi zrobić bardzo, bardzo dużo. Na tego typu draft. Czyż nie, panowie? Zgadza się, choć nie słyszałem, co powiedziałeś. Zresztą, uwielbiam go. A zarazem nienawidzę. Team Fatbite'a ma tutaj czterech melasów, prawda? Więc tak naprawdę oni teraz na tej mapie będą musieli tylko wchodzić. Oni nie będą mogli się jakoś bronić efektywnie. Zresztą nie mają jakiejś tej możliwości połkowania się. I właśnie tak jak mówisz, Tassadar w takim przypadku byłby właśnie bardzo dobry z tego względu, że oni w momencie, jeżeli by nie weszli, tylko na przykład jedna osoba mogliby wyłapać po prostu po jednej osobie, w momencie kiedy tak naprawdę nie byliby w stanie połkować w żaden sposób. Też tutaj jedna rzecz dosyć istotna, ja tu powiedziałem o Tassadarze i Wallu, ale tak naprawdę to był troszeczkę overkill, bo mamy, pamiętajmy, Fastata z Gastem, mamy Devouring Maw'a, i to tak naprawdę wystarczy. Tak naprawdę wystarczy, żeby taki setup, powiedzmy, gdzieś dobrze pozycjonować, na swoich warunkach prowadzić ten teamfight. Bo tak naprawdę z drugiej strony nie mamy konkretnego
jakby CC, które pojawi się w tym fajcie. Co prawda bardzo istotnym jest CC, jest klatka Xula, ale tak naprawdę to bardzo łatwo jest disengage'ować dla drużyny Pelikana i o tym trzeba, myślę o tym pamiętać. Tak, draft całkiem interesujący, jest Anatanis, jest Xul. I startujemy z giereczką. Więc ja już zmieniam scenę. A wiecie, że jak na Muradina puści się klatkę Xula i tam dobrze zdejmujesz skok Muradina, to nie dostajesz klatki? No tak. No bo... taki, dowiedziałem się wczoraj. Znaczy, bo chyba Unstoppable zawsze tak działa. Na klatkę. No spoko, nie wiedziałem. Że jeśli rzucisz Cleansa na kogoś, który ma tą sekundę, tak? I w tej sekundzie nie dostaniesz tej klatki, tak? A przynajmniej tak mi się wydaje. Przynajmniej na tym by się to opierało. No chyba, że zacinasz animację, tak? To byłby w tym momencie bug. Przynajmniej tak to wnioskuję. Sporo postaci tak miało, że no jak na przykład Kelta spuszczał Pyroblasta na jakąś postać, która ma Blinka. Kiedy miał dojść do uderzenia, a Pyroblasta się blinkowała, tak naprawdę nie dostawała tego damage, jeżeli było go bardzo dobrze to stylingowanie. Sprawda, nie było to łatwe, ale było możliwe. To jest chyba w każdej możliwej mobie tak to mniej więcej wygląda, że jeśli uda nam się dobrze stylingować to, gdzie jakby projectile widzi twoją pozycję na serwerze, w to, w której jesteś, tak, gdzie on zanotuje tą ostatnią pozycję, to chyba można to dobrze przerwać. I to zarówno w LoL-u chyba można tak robić też, wiem, że na pewno w Docie można tak robić. Cieszy mnie to, że na pewno w Hotcie można zrobić, bo to jest dosyć... To jest skillowe, w StarCraftie nawet można to robić również. Zignorowałem to. Nie. No i przedstawmy drużynę niebieska, Fatebite, Xnaxul, Sigmar na Joannie, Eren na Miliming, UTR będzie grał Skin, Izesu na Altanisie, druga strona czerwona, Pelikan na Zagarze, Lord na Malfurionie, Mephisto Muradinem, Corinus na Greymane i Marecki na Fastadzie, zdążyłem przed loadingiem. Jej. Taki sukces. Battle of Eternity. Mapa 1-4 setup. Z zasady mniej więcej się ustawiamy. No i teraz tak naprawdę myślę, że mimo wszystko drużyna chce się mniej więcej Xula rzucić na solo linię, prawda? Ale w momencie, kiedy mamy Altanisa w drużynie niebieskiej, czy moglibyśmy tutaj rzucić to właśnie Altanisa na linię solo i starać się wziąć tego Xula dodatkowego DPS-a na linii 4x4 ewentualnie? No, Altanis chyba nie da rady na Zagarę. Znaczy w sumie nie grałem nigdy takiego ustawienia, ale no wydaje mi się, że na Zagarę nie da rady. Zastanawiam się w ogóle, dlaczego tutaj nie zauważyliśmy w ogóle w tym meczu, nawet w drafcie, Trala. Tutaj w ogóle ani nie został zbanowany, ani nie został piknięty. To jest jeden aktualnie z lepszych pików, jeżeli chodzi o Manasa. Więc to bardzo mnie tutaj interesuje, dlaczego takie piki poleciały. O tutaj zobaczcie, jak się już stawiają. Jest skaczuje, skakuje do przodu i danie, czy jest War Prism? Ten root rzucony i są dwa fragi i instant inicjacja. Chociaż czekajcie, nie zdecydowali się, kogo mają gonić, i zabić Greymane'a, no i teraz tak naprawdę zabijają Mephisto. Ho, Zesu! Ten game sense. Nie trafiony War Prism. Szkoda, ale jest taki tak frag. Wydaje mi się, że jeżeli Erenor, tak? To już tam Erenor, wygra dobrze tą gierkę, tą Liming, no to on sam to wygra. Ma 4 targety, które może zbombić. Może walnąć combo i zabić po prostu. Tak, i co? Ma kosie Utera, który Uter nie pozwoli zabić Liming Greymane'owi. No ciężko to widzę. Chyba jakiś gast fajny wpadnie, jakiś stun od Muradina, to może. Znaczy się, tutaj trzeba uważać, znaczy to muszą uważać zawodnicy, bo tak naprawdę Lord nie będzie w stanie powstrzymać obrażeń zadawanych przez Liming tak stricte, bo to jest nuke, on ma tą hotę, tak, czyli healing over time, to leczenie trochę zajmie czas. No i teraz Mephisto skakuje do przodu, starają się to jakoś odwrócić, zdobyć te fragi z powrotem, bo jest 3-0 dla drużyny niebieskiej, ale Zesu. Teraz, o co prawda, gra Seizing Mask, i teraz bardzo dobry War Priest rzucony i to jest frag i Marecki musi uważać, tak jak mówiłeś, to jest dopiero druga minuta gry, ale już boli rzucane Arcane Orb przez Liming w Falstada. No i to jest bardzo dobra pozycja drużyny niebieskiej. Bardzo dobra pozycja drużyny niebieskiej. Tutaj, tak jak powiedziałeś na początku, że Liming będzie miał tutaj bardzo dużo do powiedzenia, bo Malfurion nie jest najlepszym chyba też healerem stricte na Liming. Tutaj w tej mecie, no mimo wszystko, jeśli Liming nie jest grana, to owszem, on się pojawia, ale tak to widzimy Karazima, widzimy Rhaegara,
Widzimy Utera. Utera. Tak. Raczej, on może raczej jest dobrym healem. Znaczy jest dobrym. Bardzo dobrym. Ale w tej mecie jest była łokieć kołowrotek. Wchodzisz, zabijasz, wychodzisz. Tu nie ma długich teamfightów za bardzo. Tu to nie jest... masz jakiegoś Hammera, Reynora, którzy tak biją sobie ludzi, albo Illidana. No i wchodzisz, komu Liming, co bombisz, masz Greymana, którym bombisz. Ksul nawet jak ci wwanie full combo, no to boli. Tak, to jest racja i dlatego właśnie on ogólnie, to jest właśnie bardzo warto powiedzieć, że jest bardzo dobrym healerem, ogólnie, ale na tej mecie niestety się nie sprawdzi, na górze ginie Ksul, jednak teraz co ważniejsze, chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na build Artanisa. To jest to tam drugie. To jest Chrono Surge, to jest 40% większy attack speed przez 4 sekundy po trafieniu Face Prisma. Pierwszy raz spotkałem się z tym talentem. Ja też. Tam jest talent za dobry według mnie, że poniżej 50 HP albo poniżej 75 HP, tam twój cooldown na Q ma o 100% większy, znaczy 100% mniejszy cooldown, no to jest mocne strasznie, bo wtedy się kombi z twoim tym, z twoim siódmym talentem, który daje za każdego trafionego z dasha masz 2 sekundy, 3 sekundy, mniejszy cooldown na pasywce, później jeszcze możesz to skombić z 13 talentem. No tak wszystko ładnie pod combo wychodzi, znaczy pod combo. A on tu nagle wybiera takie coś. No może grał nowym Artanisem, może jakiś nowy bolid jest, nie wiem. Też co istotne, tak jak wymieniłeś ten build, to jest tak naprawdę build na Bruzera Artanisa, tak? Który cały czas był grany, jeśli już się pojawiał. A tak naprawdę teraz ja jestem tak ciekaw, co prawda teraz jest Joanna, ale czy właśnie... Zobaczymy w końcu Artanisa na buildzie granym przez. Na buildzie granym jako tanku, tak? Bo ten shield naprawdę ładnie się będzie stakował teraz. No ale to tak masz na drugim talencie, to nie jest pod shield build przecież, jak E wybrał. Nie. Ja mówię ogólnie, teraz nie. Teraz to wiem oczywiście, że nie. Ogólnie, że to jest pod DPS. Taki bliżej nieokreślony. Zobaczymy, czy to się opłaci, bo teraz jest ścięty Blade'arz. Z redukcja cooldownu na Blade Nashu i tak dalej, więc tak naprawdę Season of Marksman na Artanisie zobaczymy jak to wyjdzie w tym right clicku, bo to jest tak naprawdę wygląda trochę jak right click build, bo jest dodatkowy attack speed, jest Season of Marksman Artanisa right clicku, jeszcze się z tym nie spotkałem, będę śledził jego obrażenia, hero damage, bo ciekawe jest, jak będzie wyglądać w perspektywie tego, jak tutaj będzie zaprezentowany right click Falstad, chociaż ten right click Falstad w Vampiric Assault się pojawił na czwartym poziomie, też warto zwrócić na to uwagę. Ten Vampiric Assault, pamiętam jeszcze kiedyś, jak grano Vampiric Assault na Tajkusie, bo sądzili wszyscy, że on tak fajnie będzie się leczył, bo to daje tyle obrażeń, ale teraz tak naprawdę to Vampiric Assault odszedł troszeczkę do lamusa i mimo wszystko ten większy range jest korzystniejszy w tym right click buildzie, mimo wszystko. W ogóle ja widzę, że tu wszyscy tak podkręcają te buildy, no powiem, ciekawie jest. Znaczy na pewno interesujące. Na Muradinie widzimy, co trzeci autoatak stun. Na Falstadzie ten wampiryczny atak, czyli... Vampiric Assault. No, na Liming w ogóle pierwszy i trzeci talent, nie rozumiem. No, jest ciekawie. No, to jest tak. Wygląda to całkiem interesująco. Skullcracker nie jest jeszcze jakimś tragicznym wyjściem, chociaż tak naprawdę, no nie oszukujmy się, double stun jest o wiele, wiele, wiele mocniejszy. Po prostu, no bo to są dwa stany, to matematyka. Tutaj nie trzeba jakichś większych wyliczeń, ale po prostu to jest o wiele mocniejszy talent. I to jest, robi bardzo dużą różnicę. Natomiast jeśli chodzi o, jeszcze wspomniałeś o kim? O Artanisie, tak? I o Falstadzie chyba ogólnie. Tak, tak. Chyba tak. Tak. Więc no tutaj myślę, że ten Skullcracker na pewno warto zastąpić tym podwójnym stanem, bo to są dwa cele w teamfightie trafione stanem, gdzie tak naprawdę autoatak Muradina jest tak znikomy, że to jest 0,75 stana. Nie wiem, co można nim tak naprawdę osiągnąć w rzeczywistości. Bo teraz mamy z drugiej strony, mamy Liming, gdzie tak naprawdę ona tak tym stanem chcemy ją zatkać. Teraz ginie Falstad w ogóle i Poison Nova, to jest potęga. Ksula w tych teamfightach, to jest gigantyczna ilość obrażeń.
I to czuć. Zobaczmy to, jak statystyki też oglądają. 11 tysięcy obrażeń zadane przez Xula, 14 tysięcy obrażeń zadane przez Li Ming. I mimo wszystko Artanis nie daje rady tak stricte goniąc z tymi obrażeniami, prawda, Girolamo? Znaczy, powiem ci szczerze, że ja osobiście jakoś nigdy nie byłem przekonany do Artanisa. I nawet po tym buffie nadal jakoś... No, na pewno będzie to jakoś lepiej wypał, ale nie sądzę, że będzie mógł tutaj się jakoś starać jakoś o first pick czy coś w tym stylu na draft. I będzie nadal sporo takich postaci, które no, będą lepiej no, się sprawowały niż Artanis. To racja. A więc no, to mniej więcej nie wychodzi. Tutaj na czacie jest pytanie od Dirga, co jest wiele mocniejsze, czy Battle Momentum, czy Double Stun. No, ja mówię, że Double Stun, ale to jest, znaczy ogólnie Double Stun, tak wyrażają Skullcracker, czy Double Stun. Czy Double Stun jest mocniejszy, a to, że staram się podtrzymać dyskusję, to nie jest chyba kwestia tego, że czegoś nie wiem. Znaczy, cały wpis polega teraz też na tym, że wraz z upływem tej rozgrywki Rajski Kwalsta to będzie zdawał coraz więcej obrażeń, tak? Więc też trzeba zwrócić uwagę na to, jak on się będzie pozycjonował w tych wszystkich teamfightach, bo to jest bardzo istotne. Jak zaprezentuje się nam Maleski z tej strony. Teraz bardzo agresywnie skakuje Maleski, aż na... Wow! To chyba... To nie jest dobre wyjście. To niestety nie jest dobre wyjście, plus... teraz poszedł blind ze strony Artanisa, nie zostanie nic zrobić, chociaż Maw bardzo dobrze rzucony na Sigmaraina, zasad dwóch tanków, chociaż jest to teraz bardziej pod Bruzera oczywiście. No i ten teamfight, wszyscy są tak dużym low, a zarazem nie są w stanie zabić, bo chociaż teraz Zesu musi uważać, goni go cały czas Mephisto, udaje się go w końcu zabić, jest ten frag. Udaje się go dorwać, ale to jest strasznie na strasznie dużym low biegali zawodnicy drużyny niebieskiej. Też jedna rzecz, panowie. W ostatnim mapie regionalsów europejskich odbywających się w Katowicach zobaczyliśmy Li Ming graną pod Wave of Force. I w jakich momentach wybór Wave of Force będzie wartościowy? Wiem, Chocapic, że dla ciebie to jest najlepszy talent w grze. Wiem. Mówiłeś to wiele razy. Tak, tak. To będzie grane. Trzeciej mapy nie widziałem, nie oglądałem, znaczy. Mhm. Bo to już po dwóch pierwszych wiedziałem, kto wygra. Mhm. A według mnie tylko i wyłącznie ten talent jest zbrany wtedy, kiedy nie masz jak przerwać ETC Pogo. Tylko wtedy to jestem w stanie wybrać. Niekoniecznie. Girolamo? Według mnie, ten damage z... Nie wiem, jak się nazywa ten spell. Wave of Force. Za mocny. Znaczy, a, z Desintegrate'a. O, no. Jest tu za mocny, no. Boisz Q, W i RK i zabijasz ludzi, po prostu. A, tutaj no. Wydaje mi się, że zdecydowanie tutaj masz rację, jeżeli chodzi o interaptowanie ATC Pogo, ale tak naprawdę ta ulta jest w stanie całkowicie zrepozycjonować po prostu przeciwników. I w momencie takim, na przykład, jeżeli byśmy mieli dodatkowo na przykład Pasadara w teamie, odrzucając jedną osobę, jesteśmy zablokować stanie. No, taki, ale że... nie grasz w Melerange'u, a to ma bardzo mały zasięg. A, na 20, na 20, tak. Często już... ta gra się kończy przed 20, więc to. No. To nie może też w taki sposób na to patrzeć, że no, na 20 tylko. No, według mnie to naprawdę może zrobić taką robotę, że może całkowicie zrepozycjonować przeciwny team i przyblokować kogoś wallem i bez problemu wyciągać kile po kolei. No. Znaczy też myślę... Ale to nie odwala cię, znaczy nie odrzuca cię na jakąś niewiadomą jaką odległość. Znaczy właśnie też, o teraz skakuje Maleski agresywnie, odrzuca dwójkę zawodników, sam stara się uciec, czy uda się coś z tego osiągnąć? Chyba nie. Lord teraz szybko zniukowany zostaje, nie ma Malfuriona. No i teraz zobaczcie jak naprawdę, tak jak mówiłeś Peter, Renor, Tauli, Ming zadaje gigantyczną ilość obrażeń. Tam Pelikan z Maleckim się rozpłynęli praktycznie, po jednym orbie tylko. Ale to wracając do Wave of Force,
bo to jest całkiem ciekawy temat, bo owszem, ja jestem fanem tego spela, nie będę ukrywał, szczególnie raczej inaczej, może samego spela na 10 poziomie niezbyt, bo to jest tak naprawdę granie przez kolejne 10 poziomów praktycznie bez umiejętności heroicznej, bo range jest mały, odrzucenie jest małe, jedyne co możesz osiągnąć to interrupt, a nie jakieś większe depozycjonowanie przeciwnika. Ale w ostatecznym rozrachunku chyba w momencie, kiedy 20 poziom się pojawia, no wpływ jest chyba gigantyczny na to, jak ten teamfight wygląda. Tylko pytanie, tak jak też Peter tutaj powiedział i wspomniał, że no to jest bardzo duże okienko, gdzie już niektóre gierki się kończą. I tworząc odpowiednią kompozycję, tak, jakoś kombinując pod ten late game, czy na przykład po prostu starając się przerywać te umiejętności, jak ETC, w ostatecznym rozrachunku, jeśli ta gra potrwa dłużej, możemy wyjść naprawdę nieźle. Mieliśmy na przykład przykład na BlizzConie, tak, C9 wyszło z buildem Murkia, battle, którego praktycznie nie da się przegrać po 20 poziomie. Maleski ponownie Suicide Mission, ale chyba... Maleski chyba za często nie grał tym Falstadem, bo ono... słabe te... combo, powiedzmy, robi. Znaczy on bardzo stara się znaleźć jakąś pozycję, ale troszeczkę w złych momentach wskakuje tutaj. Niepotrzebnie kompletnie wskakuje do przodu. Daleko wskakuje. Mhm. Tutaj to w ogóle no, słaba okazja była, ale podczas pierwszego skoku na górze i podczas drugiego skoku na dole, to po prostu za daleko wyskoczył. On powinien bliżej do carry jakoś i tych carry wepchnąć na frontlane. A on ciągle wali w frontlane przeciwników, że jeszcze bardziej we frontlane są. No nie o to chodzi. No to jest właśnie, jeśli chcemy już inicjować w taki sposób, jak robi to Renor, to staramy się przede wszystkim przepchnąć ten backlane drużyny przeciwnej, czyli wlatując powiedzmy za ten backlane, chcemy go przepchnąć do swojego frontlane'u, backlane'u, tak? Żeby tam można było szybko zniukować go. I w dodatku też nie chcemy lecieć tym flightem za daleko, ponieważ może się to po prostu skończyć w taki sposób, że... sami odepchniemy, tak jak teraz powiedzmy, spójrzcie, jaki duży to range był między Mareckim a resztą przeciwników, gdzie ten gaz został użyty, więc też chcemy tak mniej więcej użyć tego gasa, żeby tam położyć jakiś ciuk i szybko móc dobić ze swoim redkickiem, który też jest bardzo istotny, albo właśnie boomerangiem, bo teraz też ten build jest grany. Co też istotne, Wave of Force, myślę, że już temat wyczerpaliśmy, ja tak i tak będę krzyczał do końca życia, że to jest najfajniejsza umiejętność na świecie. Chodzi mi teraz o pozycję, jaką zajmie Xul, bo myśmy wspomnieli wcześniej, o, teraz Pelikan, Maw na 3 osoby, ale czy jest follow-up, żeby coś tu więcej osiągnąć? Zezu, Shield, on jest jeszcze przy życiu, uleczony przez skina, ale chyba już Corinus mu nie odpuści, to są 2 fragi za 0. Mimo to Immortal idzie górną linią, a pamiętajmy, że Battlefield of Eternity to jest mapa, której się chyba już nie da wygrać bez posiadania. O, teraz Marecki, ale nie ma wsparcia, opuścili go. Drużyna go opuściła. Drużyna powiedziała, dobra, daj spokój, nie zabijamy, idziemy do domu. Wcześniej to nam nie wyszło, teraz już enough, ale teraz właśnie mogło wyjść, bo to był naprawdę dobry gast, żeby dwójkę jeszcze zawodników zabić. Też to, co jest istotne, bo zacząłem mówić o Xulu, ale myślę, że Xul teraz musi poczekać, ponieważ drużyna czerwona straciła drugi keep. I tak naprawdę Battlefield of Eternity jest to mapą, gdzie nie jesteśmy w stanie jej wygrać, nie posiadając już dwóch keepów tak naprawdę. Girolamo. No, trudne pytanie, no nie wiem, no szczerze mówiąc, często zdarzały mi się takie mecze, gdzie jeden Immortal wygrywał i przepuszczał całą linię, więc no, czy ja wiem? Znaczy, inaczej, to nie powiem, że to jest wyrok, tak, że nie da się z tego wrócić, to jest niemożliwe, no. Ale... stawia to w strasznie trudnej sytuacji, szczególnie, że ten Immortal, on jest naprawdę mocny z tym shieldem dodatkowym, on zabraje dużą ilość obrażeń, on oczyści te fale i potrafi być strasznie trudny do obrony, to jest mapa z dwoma liniami, tak? Peter? Powiem tak, stracenie dwóch kipów na pewno jest wyrok ulicy, więc no, da radę przeżyć jeszcze. A powiedział teraz, mamy ten sam talent, teoretycznie. Mamy 16-18, czyli ten sam talent mamy. Wygrywają fight, biorą Immortala, kończą grę. No, to umierają w tym momencie. To już jest koniec gry. Ale no, ogólnie chciałbym powiedzieć, że stracenie dwóch kipów to nie jest koniec gry. Jest ciężko, ale jest się w stanie wrócić z takiego czegoś. Po prostu trzeba szybko szukać fighta,
szybko go wygrać i iść z jakimś bossem, albo nie wiem, właśnie immortalem, kończyć grę. Bo jak będziemy to przedłużać w czasie, będziemy nie wiadomo, co jakieś immortacje dziwne, jakieś kampy, no nie wiadomo co, to po prostu ze wszystkich, wszystkie linie nam się zapuszują. No i jak już wtedy będą po kolei wchodzić kampy, katapulty, jakieś creepy na bazę, no to już no ciężko to wybronić jest w tym momencie. Tak, też w ogóle Pelikan zagrany został Stone Skin. Nie wiem, czy to był misclick, ale ten Stone Skin tutaj już nie był za bardzo potrzebny. GG, well played, obie drużyny. Drugie zwycięstwo drużyny Fatebite'a, ale walka była ze strony drużyny czerwonej. Chociaż ta gra troszeczkę bardziej jednostronna. Tutaj chyba kwestia tej Liming, która w midgame'ie dała bardzo, bardzo dużo do tego Xul. A Malfurion chyba po prostu nie dał rady tutaj, było zbyt... Nie mieli żadnej odpowiedzi na Liming. Myśleli, tak, że może Greymen ją szybko zabija, ale mieli Utera naprzeciwko, no bo nie da rady po prostu. Shield, Greymen traci R-kę, Liming dostaje shielda, tak, no i w tym momencie Greymen jest useless. Liming po prostu go zabija. No, nie mieli odpowiedzi, jakiś Zeratul może jakby tam wpadł, jakiś White Prison na Utera i zabić kogoś innego, no to coś takiego. A ja ogólnie polecam banować Liming, no bo postać broken. No tak. Dobra, zmieniamy scenę. I teraz tak. Myślę, że... Mam nadzieję, że dzisiejsze nasze spotkanie przypadło wam do gustu. Bo takich eventów będzie więcej. Nie wiem, czy będą one robione w ramach zawieruchy, czy będzie to oddzielne nasze małe wydarzenie, zwane How to Hots, bo to jest bardzo, bardzo istotne. Mam nadzieję, że inicjatywa się wam spodobała i się wam spodoba na dłuższy czas. Z tego co widzę po oglądalności, to się wam to podoba i będzie podobać się wam przez dłuższy czas. Grupa, link do grupy rzucam ponownie wam na czacie, żebyście mogli dołączyć do grupy śmiało i odważnie, bo to jest miejsce, w którym będziemy właśnie komunikować się, rozmawiać o tym, co się dzieje na scenie, o tym, co jak powinna się zmieniać meta, jak możemy rozmawiać o tej mecie. Theory Craft jak najbardziej jest przez nas, zachęcamy was do tego, plus chcemy robić to w atmosferze czystej, od jakiegokolwiek flame'u, czy ktoś czegoś nie wie, czy ktoś jest słabszy, to tak i tak chcemy, żeby to była rada, a nie jakikolwiek wyraz hejtu, więc to jest chyba bardzo istotne. Więc także dzięki wielkie. Tak, przewidzisz się, widać nie telefon. Dzięki wielkie, Peter, za obecność dzisiaj. Edoka na wolno, dzięki wielkie. Tak, dzięki wielkie Girolamo, my z Girolamo będziemy dla was częściej. No, to już się cieszę, że mogłem pomóc w jakiś sposób. Tak, więc Girolamo będziemy się widywać właśnie z nim głównie na tym... How to Hots? Jezus Maria, zaciąłem się, brain lag. A my teraz już znikamy, ale wy nie uciekacie, bo after party będzie trwało u Fatebite'a, więc tam wskakujcie już na strumyk powoli. My wam dziękujemy bardzo za obecność, mam nadzieję, że się wam podobało, widzimy się za tydzień z zawieruchą, widzimy się za tydzień również z How to Hots najprawdopodobniej. Stay tuned, wchodźcie na naszego fanpage'a, wchodźcie na stronę blizzon.pl i tam wszystkie dalsze informacje, więc mówimy wam wszystkim, pa pa. Ram pam pam, na razie.